Konkurs o Nagrodę Historyczną Miasta Stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego na najlepszą książkę dotyczącą historii Polski po 1918 roku do współczesności. Grzegorz Piątek. Najlepsze miasto świata. Warszawa w odbudowie 1944-1949. WAB. Od dawna czułem, że taka opowieść jest potrzebna. Czułem, że tożsamość Warszawy jest zdominowana przez opowieści martyrologiczne, przez opowieść o wojnie, o cierpieniu, o zniszczeniu miasta, a brakuje tej drugiej strony, opowieści o tym, jak warszawiacy wrócili na ruiny i postanowili sobie tutaj zrobić miasto lepsze niż przed wojną. O tym właśnie jest ta książka, o pierwszych powojennych latach, o środowisku Biura Odbudowy Stolicy, o architektach, urbanistach, konserwatorach, o planowaniu miasta, ale też o tym, jak miasto wracało do życia oddolnie. Moje ulubione fragmenty tej książki wcale nie są o architekturze, a o ludziach. O tym, jak żyło im się w powojennej Warszawie, jakie warunki tutaj zastali, kiedy wrócili na ruiny. I to pokazuje rozmiary poświęcenia zarówno tych zwykłych ludzi, którzy tutaj się gnieździli w ruinach, jak i właśnie architektów z Biura Odbudowy Stolicy, którzy siadali do pracy bez prądu, bez telefonów, często w jednych butach albo bez, nie mając żadnego jedzenia albo nie mając naczynia, w którym mogliby zjeść to jedzenie. To pokazuje, jak heroiczny był to okres. Oczywiście na inny sposób niż lata wojenne, ale też heroiczny. Miejsce, w którym jesteśmy, też występuje na kartach książki. To osiedle Domków Fińskich, w którym zamieszkali niektórzy z bohaterów mojej książki, pracownicy Biura Odbudowy Stolicy. Tutaj, można powiedzieć, biło serce odbudowującej się Warszawy. Tu mieszkali ci ludzie, tu bawiły się ich dzieci. Nieopodal były też pracownie Biura Odbudowy Stolicy, także niezwykle istotne miejsce, chociaż zupełnie niepozorne. To jest książka o ciężkiej pracy, o wyobraźni i odwadze, ale także o dylematach i kompromisach. Autor pisze o Biurze Odbudowy Warszawy, które w ciągu 3 opisywanych lat zajmowało się nie tylko odbudową, ale także planowaniem Warszawy. Ta praca w ostatnich latach zaczęła podlegać krytyce, że Biuro Odbudowy Warszawy przyczyniało się do budowy totalitaryzmu w Polsce. Grzegorz Piątek w swojej książce przeciwstawia się tej krytyce za pomocą bardzo gruntownej dokumentacji, ale także pięknej formy. To jest książka pięknie napisana i łączy elementy żywego reportażu z pięknym esejem. Nie tylko o architekturze, ale o czymś znacznie, znacznie więcej. Polecam Najlepsze Miasto Świata nie tylko tym, którzy chcą lepiej zrozumieć współczesną Warszawę, która zaczęła się w 1945 roku, ale i wszystkim, którzy chcą zarazić się optymizmem, entuzjazmem, nadzieją, którym przepełniona była tamta tuż powojenna epoka.